Mark Zuckerberg, twórca Facebooka, bardzo często wspomina o tym, że prywatność dzisiaj już umarła i nie istnieje, co nie jest do końca prawdą, chociaż ma sporo racji w tym, że sami przyczyniamy się być może do tego, żeby ją wytępić z naszego życia. Jeśli wyobrazimy sobie to, jak często nasze komputery i komórki, a nawet mniej, że nie często, tylko non-stop są podłączone do internetu i jak co chwila gubią jakieś ślady o nas, możemy sobie wyobrazić, że są to takie puzzle, z których kiedy wypadają z nas na przykład informacje o tym, gdzie jesteśmy w danym momencie i rejestrujemy to na serwisie społecznościowym albo jaką książkę kupiliśmy właśnie przez księgarnię internetową, w sumie te informacje zaczynają stanowić pewien rodzaj nasz profil, z którego można ułożyć sobie albo bardzo trafną informację o nas, nasz realny wizerunek w sieci, albo być może nasz wizerunek, który jest bardzo fałszywy o nas i może być mylnie wykorzystany przeciwko nam. Dlatego bardzo musimy uważać na to, w jaki sposób gubimy te ślady. I o ile je gubimy nieświadomie, będzie to powodowało problemy. Jeśli zaczniemy jednak swoją prywatnością zarządzać i raczej starać się ratować, a nie pozwolić umrzeć jej we współczesnym świecie, to jest to możliwe. Należy tylko zacząć od świadomego korzystania z nowych technologii. Wszystkie serwisy społecznościowe, na których mamy konta, mają mniej lub bardziej rozbudowane ustawienia prywatności, które warto poznać. Warto również przeczytać to, na co się zwykle kłamiąc sobie i serwisowi społecznościowemu mówimy, czyli że zgadzam się i przeczytałem warunki korzystania z serwisu. Te rzeczy należy przeczytać. Tam są ukryte informacje o tym, jak nasza prywatność będzie zarządzana przez komercyjne podmioty, firmy, którym oddajemy swoje informacje, u których właśnie gubimy te puzzle z naszymi prywatnymi informacjami. Tak samo musimy zaglądać do naszej komórki, która niestety już nie jest taka prosta i każda aplikacja instalowana na nowo ma swoje ustawienia, każda aplikacja ma dostęp do różnych poziomów danych na naszym telefonie, więc jeżeli wydaje nam się, że robimy z aparatu zdjęcie i to zdjęcie jest tylko na naszej komórce, to prawdopodobnie się mylimy, bo jeżeli używamy tylko jakiejś popularnej, modnej aktualnie aplikacji do narzucania filtrów retro na nasze zdjęcia, to prawdopodobnie ona również ma dostęp do naszych zdjęć. Być może przekazaliśmy nawet prawa autorskie do firmy, która posiada tę aplikację i prawdopodobnie również kopia tego zdjęcia znajduje się tylko nie u nas na telefonie, ale również na serwerze tej firmy. W większej sytuacji w internecie, podczas których cokolwiek publikujemy, czy to zdjęcie, czy informacje o nas, czy kawałek tekstu, powinniśmy bardzo dokładnie ocenić pod kątem tego, w jaki sposób będą po pierwsze widoczne i komu je udostępniamy. Takim najlepszym przykładem, który z którym na co dzień mamy do czynienia, jest ustawienie prywatności naszego jednego małego posta na Facebooku. Tak naprawdę ma on kilkanaście funkcji, w których możemy ograniczyć jego widoczność i jest to bardzo przydatne. Możemy zrobić to czasem tylko dla części naszych znajomych i wykluczyć z tych znajomych osoby, które znamy mniej bądź dopiero od niedawna. Ale równocześnie powinniśmy pamiętać, że ta informacja, te bity, które czają się za fragmentem tekstu, nigdy nie znikają. Rzeczy, które są najbardziej prywatne, czyli rzeczy, które mogą nas ośmieszyć, mogą kogoś skrzywdzić, mogą komuś zrobić przykrość albo ujawnić u nas informacje, które nie powinny być ujawniane, po prostu nie powinny lądować w żadnym serwisie społecznościowym i w ogóle nie powinny lądować w internecie. Tutaj pojawia się problem dodatkowy nie tylko tego, jak działają te serwisy, ale też tego, że bardzo łatwo jest nas po prostu w internecie z takich treści okraść albo je podsłuchać czy włamać się po drodze do naszego komputera, który zostawimy na ławce niewylogowanego, czy naszej komórki, która nie będzie zabezpieczona hasłem dostępu, albo po prostu, kiedy będziemy korzystać z niezabezpieczonej sieci Wi-Fi. Jedynym rozwiązaniem jest samemu dobrze wiedzieć, jak działa każda technologia, z której korzystamy. Jeśli tego nie wiemy, co robi nasza komórka albo serwis, na który właśnie założyliśmy konto, nie wiemy, gdzie wylądują te treści, naprawdę powinniśmy się dwa razy zastanowić. W helpline.pl pomagamy młodym ludziom w sytuacji zagrożenia ich bezpieczeństwa w sieci. Kiedy spotka cię coś niepokojącego w internecie, kiedy ktoś obrazi cię na portalu społecznościowym, kiedy ktoś włamie się na twoje konto, możesz się do nas zgłosić pod bezpłatnym numerem telefonu. Chętnie udzielimy wam wsparcia i podpowiemy, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, które spotykają nas w internecie. Najczęstszy problem, z którymi zwracają się do nas młodzi ludzie, to cyberprzemoc. Cyberprzemocą nazywamy takie zachowania jak nękanie drugiej osoby, szantażowanie, podszywanie się pod drugą osobę, wykorzystywanie jej zdjęć bez jej zgody, dodawanie negatywnych komentarzy. Takie zachowania są niezgodne z prawem. Bardzo istotnym zagrożeniem jest też uzależnienie od internetu. Jeśli czujesz, że trudno jest Ci kontrolować czas spędzany w internecie, śmiało możesz się z nami skontaktować. W czasie rozmowy z konsultantem możesz zastanowić się, w jaki sposób ustalić swój plan dnia, tak aby móc korzystać efektywnie z internetu bez negatywnego wpływu na Twoje życie.
Kolejnym istotnym zagrożeniem, na które warto zwrócić uwagę, są szkodliwe treści. To są wszystkie te strony, na których znajdziemy informacje na temat propagowania przemocy, materiału o treści pornograficznej. Wszystkie takie, które wzbudzają naszą niechęć czy nasz niepokój. Widząc taką stronę, powinniśmy ją natychmiast zamykać i starać się pogadać o niej po prostu z rodzicami, powiedzieć, co się zobaczyło, tak żeby dorosła osoba swoim krytycznym okiem mogła ocenić, czy te materiały są dla Ciebie odpowiednie i w przyszłości jak możesz zareagować, by drugi raz na taką stronę nie trafić. Musimy pamiętać, by z internetu korzystać zgodnie z netykietą, czyli ogólnie obowiązującymi zasadami. Bądź uważny na to, w jaki sposób zwracasz się do innych użytkowników, jakie komentarze dodajesz pod ich zdjęciami, czy piszesz na ich tablicy. To bardzo ważne, by traktować innych z szacunkiem, by traktować innych w taki sposób, jak samemu chciałoby się być traktowanym.